Cześć, tu Sylwia, witam w dniu piątym. Zapraszam Cię do dzisiejszej nauki. Dzisiaj będziemy kontynuować czasy przeszłe oraz zajmiemy się trochę słownictwem i skończymy sobie teścik, który rozwiązywaliśmy poprzedniego dnia. Więc zaczynamy. Spójrzmy na konstrukcję justu, którą zapisałam na tablicy. Używamy jej, kiedy dana sytuacja miała miejsce w przeszłości, ale uległa zmianie. To znaczy, kiedyś coś miałam zwyczaj robić, ale już dzisiaj tego nie robię. Na przykład, I used to go to the seaside for holidays, but nowadays I go to the mountains. Czyli dawniej jeździłam nad morze, teraz jeżdżę w góry na wakacje. I zapisałam taki przykład. My sister used to like Barbie, but now she's too old for it. Czyli moja siostra dawniej lubiła Barbie, ale teraz ona jest too old. Za stara, za duża, za stara na nią. She's too old. Jeszcze przy okazji, jeżeli chcesz powiedzieć, że coś jest za duże, za małe, to właśnie używasz tego słówka too. It's too big for me, it's too small for me, it's too long, it's too short. Czyli używamy tego słówka too, które po polsku ma znaczenie za duże, za małe. Spójrzmy, kiedy jeszcze używamy tej konstrukcji. Kiedy sytuacja powtarzała się w przeszłości. I taki przykład. As a child, he used to go to the seaside every year. Kiedy był dzieckiem, jako dziecko, on jeździł nad morze każdego roku. Czyli to się powtarzało, ale w przeszłości. Jeżeli coś się powtarza w teraźniejszości, to pamiętasz, że używamy czasu present simple. I go to school every day. Każdego dnia chodzę do szkoły. A jeżeli sytuacja powtarzała się w przeszłości, to właśnie używamy konstrukcji used to. I used to go to the school every day, czyli chodziłem do szkoły każdego dnia, a teraz już nie chodzę. Budowa, czyli jak tworzymy zdania. Tak jak zauważyłeś, zdania twierdzące tworzymy za pomocą used to plus czasownik w pierwszej formie. Końcówka ed sugeruje nam, że to jest czas przeszły. They used to live in a small flat. Oni mieszkali, dawniej mieszkali, w małym mieszkaniu. Oni dawniej mieszkali w małym mieszkaniu. Used to live. Czasownik w pierwszej formie. Kiedy chcesz zapytać, czy oni mieli jakiś zwyczaj, czy oni dawniej coś robili, to pytasz tak jak w past simple, czyli na początku stawiasz did, osoba, used to, już w pierwszej formie, to znaczy bez ed, bo to jest, już przez did zaznaczyłeś, że mówisz o przeszłości. I dalej czasownik. Did they used to listen to country music when they were younger? Czy oni mieli zwyczaj słuchania muzyki country, kiedy byli młodsi? Did they used to listen to, tak? Listen to, czasownik w pierwszej formie. Pamiętaj, że listen się łączy zawsze z to. Listen to music, listen to radio, listen to parents nawet, słuchać rodziców, listen to teachers. Ok. Teraz spójrzmy na odpowiedzi, krótkie odpowiedzi. Tak jak zwykle podaję, did they used to, czy oni mieli zwyczaj? Yes, they did, czyli powtarzamy osobę najpierw, they, później pierwsze słówko, pytajnik, did. Yes, they did. Jeżeli chcesz zaprzeczyć, nie, oni nie mieli takiego zwyczaju, to mówisz no, osoba z pytania to they i przeczenie, didn't. No, they didn't. A teraz spójrzmy, jak się tworzy przeczenia. She didn't used to be so moody when she was younger. Moody to znaczy humorzasta, czyli miała takie zmienne nastroje. She didn't used to be so moody. Ona nie miała zwyczaju, nie była taka humorzasta, kiedy była młodsza. She didn't used to. Czyli przeczymy podobnie jak w czasie past simple. Musimy wstawić operator didn't przed czasownikiem. Czasownik już jest w pierwszej formie, bez końcówki ed. Ok, jeszcze jakieś pytanie, gdzie na początku stoi where. Zazwyczaj są właśnie problemy z tymi pytajnikami. Where, when, how, gdzie je wstawić w pytaniu. Ich miejsce jest na początku pytania. Później operator, did, osoba, czasownik. Where did you used to go every weekend?
Where did you used to go every weekend? Gdzie miałeś zwyczaj chodzić każdego weekendu? Where did you used to go every weekend? No dobrze, to tyle. Pamiętaj, że konstrukcji used to używamy, kiedy mówimy o naszych zwyczajach w przeszłości. Kiedyś coś się działo, to się powtarzało, ale teraz już się to nie dzieje. Dobrze. Kolejnym czasem przeszłym jest czas past continuous. Czyli do tej pory, przypomnę, omówiliśmy sobie czas past simple, przeszły prosty, konstrukcję used to, czyli zwyczaje w przeszłości, a teraz przejdziemy do past continuous, czyli czas ciągły w przeszłości. I teraz spójrzmy, kiedy użyjemy tego czasu. Kiedy czynność trwała w określonym momencie w przeszłości, trwała, specjalnie podkreśliłam słówko trwała, dlatego że ona się ciągnęła, była dłuższa niż w past simple, tak? Różnicę, którą Ci mogę podać w języku polskim, to na przykład robiłam moją pracę domową, czyli robiłam to przez dłuższy czas, past continuous, a jeżeli chcesz powiedzieć, że zrobiłam, no to będzie w past simple. I did my homework yesterday. Zrobiłam swoją pracę domową, odrobiłam ją wczoraj. Ale jeżeli ją robiłam i robiłam dłużej, chcesz to zaznaczyć, że tak długo Ci się z nią schodziło, to użyjesz past continuous. I was doing my homework for 3 hours, na przykład przez 3 godziny. Dobrze. I tutaj taki przykład. It was raining this night. Czyli padało tej nocy. It was raining. Zauważ, że po osobie it jest naszą osobą. Jest odmieniony czasownik to be w przeszłości, czyli was albo were. I później czasownik z końcówką ing, tak jak to było w present continuous. Może teraz przypomnę szybciutko, jak się odmienia czasownik to be w przeszłości. I was, ja byłam, you were, ty byłeś, ty byłaś. He was, on był, she was, it was, we were, they were, you were. Dobrze. Kiedy jeszcze używamy tego czasu? Kiedy czynności odbywały się jednocześnie? Czyli chcesz powiedzieć, że ja jednocześnie coś robiłam i moja mama coś robiła w tej samej chwili. Moja koleżanka coś robiła i ja coś robiłam. Dłuższa czynność się działa. Spójrzmy. While, when często są używane w tych zdaniach. While, kiedy, podczas gdy, when, kiedy. When I was cooking dinner, kiedy ja przygotowywałam obiad, my husband was sleeping, mój mąż spał. Czyli ja coś robiłam, to była dłuższa czynność i husband, mąż, również spał, to była dłuższa czynność. Kiedy jeszcze używamy tego czasu? Kiedy jest on tłem dla innych wydarzeń. I tutaj mamy połączenie dwóch czasów w tym zdaniu, zauważ. When I was tidying my room, sorry for mistake, my telephone rang. Kiedy sprzątałam swój pokój, mój telefon zadzwonił i sprzątałam go, tak? Czyli robiłam to dłużej, sprzątałam. Nie posprzątałam, tylko sprzątałam i sprzątałam. A później niespodziewanie mój telefon zadzwonił. Czyli sprzątałam i sprzątałam w czasie past continuous. I was tidying my room. A telefon zadzwonił. Nie dzwonił długo, tylko zadzwonił. On mnie zaskoczył, tak? My telephone rang. Inny przykład to na przykład when I was tidying my room, powtarzam, when I was washing my car, I saw you, zobaczyłam Cię, tak? You visited me, Ty odwiedziłeś mnie w tej chwili, czyli to pod musisz sobie porównać, która czynność trwała dłużej, a która krócej. Ta dłuższa będzie w past continuous, a krótsza, na przykład ty wskoczyłeś, odwiedziłeś mnie, będzie krótsza, więc w czasie past simple. Spójrzmy na kolejne przykłady. When I was jogging, kiedy biegałam, jogging, czyli długa czynność, bo biegałam, it began to rain, zaczęło padać, niespodziewanie zaczęło padać. It began to rain. Zaczęło padać.
I entered the classroom. Spójrz, tutaj jest cała historyjka. I entered the classroom. Weszłam do klasy. Some students were reading. Niektórzy uczniowie czytali, while some students were talking quietly. Podczas gdy inni uczniowie rozmawiali po cichutku. Suddenly, niespodziewanie, I saw, zauważyłam, the fire at the end of the classroom. Niespodziewanie zauważyłam, to potrwało bardzo krótko, tak? Niespodziewanie. Zauważyłam ogień na końcu klasy. Przypomnijmy sobie jeszcze, jak się tworzy ten czas, budowa czasu present continuous. I was sleeping, czyli mamy osobę na początku, później czasownik to be odmieniony do przeszłości. Sleeping, czyli czasownik z końcówką ing. When you come home, czyli I was sleeping when you come home. Came home, sorry. I was sleeping when you came home, przecież jest przeszłość. Spałam, kiedy ty przyjechałeś czy przybyłeś do domu. Was I sleeping when you came home? Czy ja spałam? Was I sleeping? Czyli co robimy? Na początku dajemy was, później osoba, I sleeping, czasownik z końcówką ing. When you came home. Ty przyjechałeś, to potrwało krócej, ja spałam, czyli to była czynność dłuższa. I wasn't reading anything interesting when you phoned me. Ja nie czytałam, czyli musimy zaprzeczyć czasownik z to be. Reading anything. Ja nie czytałam niczego interesującego, kiedy ty zadzwoniłeś do mnie. When you phoned me. Aha, i przypomnienie. Kiedy mamy he, she, it, to dla nich zawsze jest was albo wasn't. W pytaniach jest również na początku was. Teraz kilka przykładów na użycie tych dwóch czasów w jednym zdaniu. Na przykład, I was taking shower when my mom called me. Brałam prysznic, kiedy moja mama mnie zawołała. Zawołała, to krócej potrwało. Brałam prysznic dłużej. I was watching TV, albo she was watching TV when the telephone rang, czyli telefon zadzwonił. They were driving, oni prowadzili samochód, when they saw a bird, kiedy zobaczyli okno through the window, kiedy zobaczyli ptaka przez okno, bird through the window. Dobrze, określniki czasu. Spójrz, co zazwyczaj, jakie słówka występują z tym czasem. When, czyli kiedy, while, podczas gdy. When I was doing something, kiedy ja coś robiłam. When I was painting a picture, coś krótszego się zdarzyło. You came here. Ty przyszedłeś tutaj, tak? While, podczas gdy. I was having breakfast, kiedy ja jadłam śniadanie. While I was having breakfast, my mother was tidying in the kitchen. Moja mama sprzątała w kuchni. Czyli tutaj jednocześnie rozgrywały się dwie czynności dłuższe. Ja jadłam śniadanie, mama sprzątała, czyli dwa razy past continuous. Spójrzmy dalej, co występuje. At 4 o'clock, czyli przeróżne godziny. O 4 godzinie coś tam robiłam. I was going for a walk, czyli szłam na spacer. At noon, w południe. At the midnight, o północy. At, pamiętaj, że at noon, w południe, zawsze at się łączy, tak jak z godzinami, oraz at the midnight, o północy. In the morning, czyli nad ranem, in the evening, coś się działo wieczorem, in the afternoon, coś się działo po południu. At midday, at midnight, to co już wspomniałam. Midday to jest inaczej połowy dnia, czyli to samo co noon. Dobrze, teraz spójrzmy sobie na porównanie tych trzech czasów konstrukcji. Past simple, past continuous i used to. To ostatnie to konstrukcja. Dwa pierwsze to są czasy. Spójrzmy. When I was a child, I,
coś tam, wizyt mamy wstawić w odpowiednim czasie. My aunt Susie every summer. Mhm. Co byś wstawił? Pomyśl. Dam Ci chwilkę, za chwilę ja podpowiem. Dobrze, to jest oczywiście zwyczaj. Czyli kiedy byłam dzieckiem, ja coś robiłam każdego lata. Ja każdego lata odwiedzałam moją ciocię Suzy. Czyli powinno być I used to visit. Czasownik w pierwszej formie, bo już przez tutaj końcówkę ed zaznaczamy, że to jest czas przeszły. I used to visit my aunt Suzy every summer. Miałam zwyczaj odwiedzać moją ciocię Suzy każdego lata. Spójrzmy na drugie zdanie. I go coś tam for a walk when my neighbor's big dog up to me and bite. Trzeba wstawić my uncle. Neighbor to jest sąsiad, a tutaj jest neighbor's big dog. Czyli jeżeli mamy apostrof z końcówką s, to znaczy, że to jest czyjeś. To jest ten pies, który stoi dalej w zdaniu, jest sąsiada. Czyli sąsiada, duży pies, coś tam zrobił, pewnie wskoczył na mnie i ugryzł mnie. Uncle to jest kostka u stóp, tutaj u nogi na dole. Uncle to jest kostka. Dobrze, pomyśl chwilkę, jakie czasy byś wstawił. Zaczynamy. Która czynność była długa? No właśnie ta pierwsza. I was going for a walk, czyli ja szedłem na spacer. I was going for a walk. To jest kolokacja. Go for a walk. Zawsze się tak mówi. When my neighbor's big dog, kiedy duży pies sąsiada wskoczył na mnie, czyli to była krótka czynność. Wskoczył. W czasie przeszłym run up. Podobnie się czyta, podobnie nie tak samo, ale inaczej się pisze. Run up to me and bit my uncle. I odgryzł, czy tam ugryzł mnie w kostkę. No i pamiętaj o tym, która czynność była najdłuższa. Tam wstawiamy past continuous, gdzie czynności były krótsze, one się działy gwałtownie, szybko. To używamy czasu past simple. Trzecie zdanie. What he were, what, czyli pytanie ma być, in the evening. Co wstawisz? Mm-hmm. A teraz spójrz tutaj wyżej na określniki czasu. In the evening. In the evening. Czyli to jest określnik czasu. Past continuous. W takim razie musimy tutaj wstawić past continuous. W co on był ubrany? W co on był ubrany? No, był dłużej ubrany. W co on był ubrany? Tego wieczora. What was he wearing in the evening? What was he wearing in the evening? W co on był ubrany? Pamiętaj, że to jest pytanie, dlatego trzeba zamienić dwa pierwsze słówka ze zdania twierdzącego. Czwarte. What time you get home last night? Czyli o której godzinie dotarłeś do domu ubiegłej nocy? Który czas? Nie docierałeś do domu, tylko dotarłeś. Można powiedzieć, że to jest czasownik dokonany. W takim razie, what time did you get home? Last night. O której godzinie wczoraj dotarłeś? O której godzinie dotarłeś do domu
ostatniej nocy. What time did you get home? Mamy pytajnik czasu past simple. Did you get, słówko, czasownik w pierwszej formie. Get home. Piąte. Who wait for you after the exam? Kto czekał na ciebie po egzaminie? Who wait for you after the exam? Masz jakiś pomysł, co wstawimy? To była czynność długa. Ktoś czekał i czekał, tak? Who was waiting? Who was waiting for you after the exam? Kto czekał na ciebie po egzaminie? Zauważ, że tutaj nie ma osoby w tym pytaniu, tylko tak jak tutaj, what was he wearing? Był he, tak? A tutaj nie ma osoby. Was waiting, bo who, ty nie wiesz kto. Kto czekał na ciebie. Szósteczka. What they do at 7 o'clock? Co oni robili o 7 godzinie? At 7 o'clock. No i znów przypominamy sobie określniki czasu naszego ostatnio poznanego czasu. Past continuous jest at 4 o'clock, czyli jakaś równa godzina na przykład. Już podpowiedziałam, który czas wstawić. Oczywiście past continuous. Co oni robili, a nie co zrobili, tylko co robili. What, where, was they, łączy się where, they doing. What were they doing at 7 o'clock? Co oni robili o 7 godzinie? What were they doing? I ostatni przykład. Mary, help you with your homework. Czy Mary pomogła ci z twoją pracą domową? Wyobraź sobie, że uczniowie siedzą w ławkach w szkole i jeden pyta drugiego. To Mary ci pomogła, tak? Czy pomogła ci? Bo wszystko masz dobrze zrobione. Jeżeli pomogła, to jest czynność dokonana, w takim razie wstawiamy czas past simple. Past simple ma swojego operatora did. Did Mary help you? Help w pierwszej formie. Did Mary help you with your homework? Czy Mary pomogła ci z twoją pracą domową? Skończyliśmy na dzisiaj gramatykę, przejdźmy do słownictwa. Dzisiejszy temat vocabulary to school, czyli szkoła. Pewnie na co dzień spotykasz się z tym słownictwem w szkole, używacie tych słówek, no ale szybciutko sobie je przypomnijmy, na pewno pojawią się na egzaminie. School subjects, czyli przedmioty szkolne. School subjects. I pamiętasz pewnie takie typowe pytanie, what's your favorite school subject? Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? I odpowiedź elegancka, my favorite school subject is English, of course. Albo, what's his favorite school subject? His favorite school subject is maths. Spójrzmy, jakie mogą być przedmioty szkolne. Tutaj zapisałam foreign languages, czyli języki obce. Foreign languages. Foreign languages. No i najczęściej, najczęstszymi językami, których uczymy się w szkole, to English. English. Polish. Polish. French. French. German. German. Spanish. Spanish, Latin, czyli łacina, Latin, Russian, Russian, Italian. Italian to jest włoski, Italian, włoski. I pamiętasz pewnie pytanie, do you speak English? Tak samo można zadać o każdym innym języku. Do you speak Italian? Do you speak Latin? Do you speak German? No, sorry, I don't speak German, I don't speak Latin, na przykład. Inne przedmioty szkolne to na przykład history, historia, history. Staraj się powtarzać ze mną po to, żebyś, jak będziesz miał na egzaminie zadania ze słuchania, żebyś rozpoznał ten przedmiot szkolny w słuchance. History, maths, maths, physics, physics, music, music. Physics to jest fizyka, bo to może być takie problematyczne słówko. Music, muzyka, art, art, długie A.
art, sztuka, plastyka, też się tłumaczy. Physical education. Physical education, w skrócie PE. To jest wychowanie fizyczne, edukacja fizyczna. To jest tak jak u nas WF. My również sobie skracamy do WF, tak? WF. Anglicy również skracają do PE. PE. Physical education, PE, WF. Religious education, czyli religia, RE. Religious education, RE. Geography. Geografia, geography, geography. No i aż trzy nazwy na informatykę. Można powiedzieć ICT, ICT, ten skrót wywodzi się od Information and Communication Technology, albo IT, Information Technology, albo Computer Studies po prostu, nauki o komputerach, Computer Studies. Kolejnymi przedmiotami są Biology, biologia, chemistry, chemia i science. Science to nauki ścisłe. Okej, teraz sobie omówimy słownictwo, które również pojawia się w tym temacie, szkoła. I to nie są już przedmioty szkolne. Często używamy zwrotu attend classes. Attend classes to znaczy uczestniczyć w zajęciach. Attend classes. How often do you attend classes? Jak często uczestniczysz w zajęciach? Tutaj można dodać jakich zajęciach, czyli na przykład Italian classes, geography classes, chemistry classes. How often do you attend science classes? Average student. If you are not a very good student and you are not a very poor student, nie jesteś ani bardzo dobrym uczniem, ani nie jesteś bardzo kiepskim uczniem, to jesteś you are an average student. Jesteś średnim, przeciętnym uczniem. Average student. Average student. Kolejne wyrażenie, często używane na początku zajęć, kiedy uczeń się spóźni, mówi nauczycielowi sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Można też powiedzieć, on jest spóźniony, he's late, czyli odmieniamy czasownik to be tutaj. He's late, we're late, my jesteśmy spóźnieni. Student's behavior. Student's behavior to jest zachowanie uczniów. Zauważ, jak się robi, jak się tłumaczy, że coś jest czyjeś, kiedy mamy liczbę mnogą. Students to są uczniowie. Najpierw robimy liczbę mnogą, tak, students, a dopiero później stawiamy apostrof. To jest zachowanie czyje? Uczniów. Students' behavior. Students' behavior. Boarding school. To jest taka szkoła z internatem, gdzie możesz zamieszkać. Boarding school. Boarding school. During the break, you can do something, you can do your homework during the break, but your teacher will not be very happy about it. Możesz coś robić podczas przerwy, na przykład odrabiać pracę domową. During the break. Certificate. Certificate to jest świadectwo. Certificate. 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 Don't cheat during the exam. Z wykrzyknikiem nauczyciel krzyczy. Nie oszukuj, nie ściągaj podczas egzaminu. Don't cheat during the exam. Don't cheat during the exam. Competition. Competition to są jakieś zawody, jakiś konkurs też przeprowadzony na zajęciach. Competition. Competition, ale to też również mogą być zawody w bieganiu. Competition. Composition albo essay. Composition, essay to jest właśnie wypracowanie. I hate writing essays. Nie cierpię pisać esej. Do you like writing compositions? Czy lubisz pisać wypracowanie? Degree. Degree to jest stopień naukowy. To również może być stopień Celsjusza, ale tutaj mamy w temacie szkoła stopień naukowy. And you can have a bachelor degree. Bachelor degree to jest stopień licencjacki. Or master degree.
Master degree to jest stopień magisterski. Something especially your exercise can be difficult or easy. Czyli jakieś twoje ćwiczenie może być difficult, trudne, or easy, łatwe. Some school subjects are dull, while the others are interesting. Niektóre przedmioty szkolne są dull. Dull to są nudne. To samo co boring. Boring, dull. A interesting, no to wiadomo, interesujące. End of the term exam. End of term exam to znaczy egzamin na koniec semestru. End of term. Term to jest semestr albo semester to również semestr. Exercises to są ćwiczenia. Exercises, tak się prawidłowo wymawia. Exercises. Event to jest wydarzenie jakieś. School event, szkolne wydarzenie. Event. Explain. Sorry, I don't understand. Could you explain it to me? Nie rozumiem, przepraszam. Czy mógłbyś to wytłumaczyć? Explain. A wytłumaczenie to jest explanation. Explanation. When you take an exam, kiedy podchodzisz do egzaminu and you write it, you can pass it, możesz go zdać, zaliczyć, or you can fail it, albo możesz nie zaliczyć, oblać. I właśnie to są te słówka. Pass the exam, zdać egzamin, fail the exam, oblać egzamin. Pass the driving exam, zdać egzamin na prawo jazdy, fail the driving exam, fail, czyli oblać egzamin na prawo jazdy. Teraz grade i mark mają to samo znaczenie. Grade i mark znaczą ocena. Have you got any good marks in geography? Czy masz jakieś dobre oceny z geografii? I've got only threes, tylko trójki in Italian, z włoskiego. Ok, teraz mamy gym. Gym to jest siłownia albo sala gimnastyczna w szkole. Gym. Teraz mamy headmaster, head teacher. Teacher to jest oczywiście nauczyciel, a jeżeli jest przed nim head, to znaczy, że to jest taki główny nauczyciel, w sensie dyrektor. Dyrektor, headmaster to również dyrektor. Dyrektorka to by była headmistress, jeżeli chcesz zaznaczyć, że to jest pani. Homework, praca domowa. Słówko używane na każdej lekcji angielskiego. Interactive whiteboard, czyli tablica interaktywna. Interactive whiteboard. Lecture. Lecture to jest wykład. Lecture. Low. Aha, tutaj troszkę wprowadziłam zamieszanie. Zaczniemy od tej szkoły. Nursery school to jest żłobek. Nursery school. Nursery school. Jedynka. Później you go to kindergarten. Kindergarten to jest zerówka, czyli żłobek, później zerówka albo przedszkole. Kindergarten to jest. Kindergarten. Później mamy, we've got primary school, szkoła podstawowa, primary school. And four, lower secondary school. Lower secondary school to jest szkoła, do której ty chodzisz, dlatego postawiłam tutaj wykrzyknik, czyli gimnazjum. Lower secondary school. I dalej mamy secondary school. Secondary school to jest szkoła średnia. Spójrzmy, jakie słówka jeszcze widnieją na tablicy. Outdoor activities. Outdoor activities to są różne zajęcia pozaszkolne, w sensie na zewnątrz szkoły. Outdoor activities. Miss classes. When you don't attend classes, you miss them. Kiedy nie uczestniczysz w zajęciach, to po prostu je unikasz, tak? Nie chodzisz na nie. To znaczy miss classes. Parents meeting. Parents meeting. Znowu mamy liczbę mnogą. Czyje zebranie rodziców?
apostrof na końcu po liczbie mnogiej. Parents meeting to jest właśnie spotkanie rodziców albo wywiadówka, jak się mówi po polsku. Pay attention to. You should pay attention to these details. You should pay attention to grammar for your exam. Pay attention to znaczy zwracać uwagę. Pay attention to. No i teraz przybory, jakie możesz mieć. Pencil case, pencil sharpener, rubber, ruler, school bag. Pencil case to jest oczywiście piórnik, pencil sharpener, temperówka, rubber, gumka, ruler, linijka, school bag, plecak. What have you got in your school bag? I've got some books and some notebooks. Notebook to jest, nie wiem czy tutaj mamy, notebook to jest zeszyt. Dobrze, play truant. So when you miss classes regularly, kiedy omijasz zajęcia regularnie, you play truant. Czy ty wagarujesz, play truant, to znaczy wagarować. He often plays truant. On często wagaruje. Play truant. Na ucznia, oprócz a student, można powiedzieć a pupil. Pupil, uczeń. Szczególnie młodszych klas. Pupil, mówimy. Register. Register is a special book in your school, where there are all your marks. Gdzie znajdują się wszystkie twoje oceny. Register, czyli dziennik. Revision. You often do revision before an exam. We now are making a revision. My teraz robimy powtórzenie. Revision to jest powtórzenie. Revise, powtarzać. We are revising for your exam. Powtarzamy do twojego egzaminu. Canteen. Canteen to jest... this is a place where you can eat some meals at school. Miejsce, gdzie możesz zjeść posiłki w szkole, czyli stołówka. Schoolmates. Schoolmates are your friends with whom you are studying. To są twoi przyjaciele, z którymi się uczysz, z którymi się spotykasz w szkole. Staff room, czyli koledzy ze szkoły, tak? Schoolmates. Staff room to jest special room for teachers, czyli pokój nauczycielski. Staff room. Take an exam, to jest przystąpić do egzaminu. You will take an exam in April. Ty przystąpisz do egzaminu w kwietniu. Term. Term już wspominałam. Term is the same as semester. Timetable to jest plan lekcji. Uniform. Some students have to wear uniforms in their school. Dobrze, to tyle. To słownictwo jeszcze pojawi nam się w zdaniach. Teraz dokończymy sobie test, który zaczęliśmy na poprzednich zajęciach. Przechodzimy nareszcie do tego, na co czekałeś, czyli do dokończenia naszego testu. Skończyliśmy na ćwiczeniu 7. Pewnie już nie mogłeś się doczekać. Ćwiczenie 8 na dzisiaj. Przeczytaj teksty w zadaniach od 8.1 do 8.4. To znaczy, że znowu ćwiczenie 8 składa się aż z 4 podpunktów. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Przeczytamy sobie i później stwierdzimy, ocenimy, o czym były te dwa teksty, ponieważ w pytaniu 8.1 mamy both texts are about. Oba teksty są o czymś. O czym? Hi, Huck. Can I borrow your helmet and baseball bat? We are playing a match on Saturday and I won't be able to buy them before them. Mark. Przetłumaczmy sobie, czyli cześć, Huck, tak? Can I borrow your helmet? Czy mogę pożyczyć twój kask and baseball bat i kij do baseballa? We are playing a match. My gramy mecz w przyszłości, plan na przyszłość. On Saturday, w sobotę.
and I won't be able to buy them. I nie będę w stanie ich kupić. I won't be able to buy them before then. Do tego czasu. Mark. Czyli nie zdążę kupić, bo mecz zaczyna się już w sobotę, więc chcę pożyczyć od kolegi kask oraz kij do baseballa. Spójrzmy na drugi tekst. Mam. Everybody's going to watch the competition, so I can't swim in my old stuff. I really need a new swimsuit and goggles. Tina. Mamo. Wszyscy będą oglądać te zawody, więc ja nie mogę pływać w moich starych ubraniach, tak? I really need a new swimsuit. Staff to są różne wyposażenia, może ogólnie. I really need a new swimsuit. Naprawdę potrzebuję nowego stroju kąpielowego i gogli. Dobrze, o czym są oba te teksty? A. Winning competitions, o wygraniu zawodów. B. Getting sports equipment, zdobywaniu jakoś tam sportowego wyposażenia. C. Watching sports events, czyli oglądaniu wydarzeń sportowych. Pomyśl, której odpowiedzi udzielisz? Oczywiście B, bo tutaj nie ma mowy o wygrywaniu jeszcze. Nie ma mowy o oglądaniu. Te osoby, które piszą te wiadomości, nie mówią, że będą oglądały, tylko że będą w nich występowały. Więc odpowiedzią jest B. O pozyskiwaniu sportowego wyposażenia. Kolejny tekst i kolejne ćwiczenie. 8.2. Eric wrote the message. Eric napisał wiadomość. I teraz dowiemy się, po co napisał. Pete, something unexpected has happened. Can you tell Miss Smith I'll be late and that I'm sorry? I'll tell you more later. Thanks, Eric. Czyli Pete to jest Piotrek. Piotrek, coś nieoczekiwanego się stało. Czy możesz powiedzieć pani Smith, że się spóźnię? I'll be late, czyli w przyszłości się spóźnię. I'll be late, że się spóźnię, że będę spóźniony i że jest mi przykro. Później ci powiem więcej. I'll tell you more later. Later to jest później. Thanks. Dzięki, Eric. Po co Eric napisał tą wiadomość? To offer Pete some help, żeby zaoferować Piotrowi jakąś pomoc. To say sorry to Pete, żeby go przeprosić. To ask Pete to do something. See. To ask Pete to do something, żeby poprosić Piotra, żeby coś zrobił. Konkretnie, żeby poprosił panią w szkole, żeby ją przeprosił, że się spóźni oraz że będzie spóźniony. Dobrze, spójrzmy na kolejne ćwiczenia 8.3 i przeczytajmy już polecenie, o co nas będą... Czego od nas wymagają? The author of the diary saw the film with. Czyli autor tego pamiętnika widział film z kim oglądał ten film. Friday, May the 5th. Peter asked me to the cinema last weekend. But when I got to the cinema, he wasn't there. Instead, I saw his cousin, Jack, waiting for me. He said Peter had to stay at home with Sue. They're preparing a project together. So I agreed to go with him and I really enjoyed the film. Dobrze, przetłumaczmy sobie. Piotr zaprosił mnie do kina w ostatni weekend, ale kiedy dotarłam do kina, jego tam nie było. He wasn't there. Jego tam nie było. Instead, w zamian za to, I saw his cousin. Zauważyłam jego kuzyna, Jacka, który czekał na mnie, waiting for me. He said Peter had to stay at home. On powiedział, że Piotr musiał zostać w domu z Zuzią. Sue to jest Zuzia. They're preparing a project together. Oni przygotowują razem projekt jakiś, więc... Zgodziłam się iść, go with him and I really enjoyed the film.
zgodziłam się iść z kim? Z tym kuzynem. Jak miał na imię kuzyn? Jack. I saw his cousin Jack. I naprawdę dobrze się bawiłam na filmie. Czyli autor pamiętnika, czy autorka, poszła do kina z tym kuzynem Jackiem. Si, Jack. Troszeczkę podchwytliwa, ale myślę, że prosta. Ćwiczenie czwarte. The problem with the laptop is that. Czyli będziemy mieli wiadomość o laptopie. I zobaczymy, zaraz się przekonamy, jaki jest problem. Message. Message to jest wiadomość. From Daniel Smith to Tom McKinley. Subject, czyli temat. New laptop. Nowy laptop. Tom, I've checked your laptop as you asked me. There is something wrong with it. I mean, it isn't slow. I watched a few films on it and had no problems with that. But games don't work well. I'll call my brother and we'll try to solve the problem. Take care, Dan. Jaki jest problem? Przetłumaczmy sobie tekst. Tom, sprawdziłem twój laptop. I've checked. Właśnie sprawdziłem twój laptop. Tak jak mnie prosiłeś. As you asked me. There is something wrong with it. Jest coś źle z nim. I mean, it isn't slow. Mam na myśli, on nie jest wolny. I mean, mam na myśli. It isn't slow. Nie jest wolny. I watched a few films on it. Obejrzałem kilka filmów na nim. And had no problems with that. I nie miałem z tym problemów. No problems. But games don't work well. Ale gry nie chodzą dobrze. I'll call my brother. Zadzwonię do mojego brata and we'll try to solve the problem. I postaramy się rozwiązać ten problem. Take care, trzymaj się, Dan. Jakie mamy odpowiedzi? The problem of the laptop is that. A. It generally works too slowly. On generalnie chodzi zbyt wolno. B. It's impossible to watch films on it. Jest niemożliwe oglądać filmy na nim. No nieprawda, bo przecież autor tej wiadomości napisał, że I watched a few films, obejrzałem kilka filmów na nim i nie było problemu. Odnośnie odpowiedzi A również się nie zgodzę, ponieważ it generally works too slowly. On powiedział, I mean it isn't slow. Mam na myśli, on nie jest wolny, czyli nie zgadza się. Zostaje C, it's hard to play games on it. Oczywiście. Ciężko jest grać w gry na nim. Play games on it. To jest zdanie. But games don't work well. Ale gry nie chodzą dobrze. Ćwiczenie dziewiąte również polega na przeczytaniu tekstu i odpowiedzeniu na pytania. Ja Ci dam, podsunę Ci tutaj moją wskazówkę. Jakbym zrobiła... Aczkolwiek najpierw przeczytamy sobie polecenie. Przeczytaj opisy trzech propozycji spędzenia czasu w mieście A, B, C oraz pytania ich dotyczące 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Do każdego pytania dopasuj właściwą propozycję. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga, jedna z propozycji pasuje do dwóch pytań. Jeżeli ja się zabieram do tego typu zadań, to na początku czytam sobie pytania i zaznaczam słówka kluczowe, czyli słówka, które mają mnie naprowadzić pod kątem, czego mam szukać w tym tekście, czego konkretnie mam się dowiedzieć. Which attraction is best for a teenager who? Która atrakcja jest najlepsza dla nastolatka, który? Wants to read and learn about animals. Czyli read, learn about animals. Czyli chce poczytać i dowiedzieć się czegoś o zwierzętach. 9.2. Doesn't want to spend any money. Czyli doesn't want, nie chce spend any money. Wydać żadnych pieniędzy. W ogóle nie chce żadnych wydać. 9.3. Likes watching live animals. Lubi oglądać żywe zwierzęta. Live animals.
i może watching, oglądać żywe zwierzęta. Is interested in paintings. Paintings to są obrazy, myślę, że to nam wystarczy. To nas nakieruje, w którym tekście się pojawią obrazy. To tutaj wpiszemy literkę tego tekstu. Summer attractions in the city. Letnie atrakcje w mieście. Zajmijmy się tekstem A. If you haven't visited a zoo recently, you should do it this summer. Jeśli nie odwiedziłeś naszego zoo jeszcze ostatnio, powinieneś zrobić to tego lata. There is a new building with snakes, lizards and turtles living among beautiful exotic plants. There is a new, czyli jest nowy budynek z wężami, jaszczurkami i żółwiami żyjącymi pomiędzy pięknymi, egzotycznymi roślinami. There are also screens with films and texts about their lives. Tickets only £2. Są również screens, czyli ekrany z filmami i tekstami o ich życiu. Ticket, czyli bilet wstępu, to 2 funty. Czyli ten teenager, który nie chciał wydać żadnych pieniędzy, tutaj w ogóle odpada. Na pewno nie będzie A, bo jednak ticket kosztuje 2 funty. Czy ta atrakcja jest odpowiednia dla nastolatka, który chce poczytać i dowiedzieć się o zwierzętach? Tekst. Films about... Tak, jak najbardziej, ponieważ można poczytać. There are screens with films and texts. Można się czegoś dowiedzieć o zwierzętach. Więc już tutaj nam A pasuje. Jeszcze likes watching live animals, który lubi oglądać żywe zwierzęta. Spójrzmy. To jest zoo, czyli na pewno będą żywe zwierzęta. Snakes, lizards, turtles. Tu też wstępnie wpisujemy A. Wstępnie, dlatego że jeszcze przeczytamy sobie 2 pozostałe teksty i może tam pojawi się coś, co będzie również pasowało i będziemy wtedy rozmyślać, co tutaj wstawić, tak? Is interested in paintings? Który jest zainteresowany obrazami? Nie było nic o obrazach. B. Tekst B. Wild animals in an imaginary jungle attract people all over the world. Giant butterflies, friendly-looking tigers and prehistoric plants are here for you to admire. And they are not in the zoo, but on the walls in the local art gallery. Not in the zoo, on the walls. Local art gallery. A unique attraction, pictures by French artist Henri Urso, tickets from £3 to £6. Pictures. Dobrze, tłumaczymy tekst. Dzikie zwierzęta w wyobrażonym jakimś dżungli przyciągają ludzi z całego świata. Olbrzymie motyle, przyjaźnie wyglądające tygrysy oraz prehistoryczne rośliny są tutaj do podziwiania. And they are not in the zoo. Specjalnie to podkreśliłam, bo to znaczy, że one nie znajdują się w zoo, but on the walls, ale na ścianach, in the local art gallery, czyli to są tylko obrazy, bo znajdują się w lokalnej galerii sztuki. A unique attraction, unikalna atrakcja, pictures, obrazy francuskiego artysty Henri Rousseau i bilet wstępu od 3 do 6 funtów. Spójrzmy na odpowiedzi. Czy to jest dobra atrakcja dla nastolatka, który chce poczytać, dowiedzieć się o zwierzętach? No nie, bo to są obrazy, nie ma żadnych tekstów do czytania, odpada. Doesn't want to spend any money. Nie chce wydać żadnych pieniędzy. Też się nie zgodzę, ponieważ ticket, bilet wstępu kosztuje, więc jakieś pieniądze musi wydać.
Likes watching live animals. Lubi oglądać żywe zwierzęta. No nie. They are not in the zoo, they are on the walls. Są na ścianach. Tutaj nie ma żywych zwierząt. Is interested in paintings. Yes, of course. So here we will put be. Ponieważ to są obrazy. I ostatni tekst. See. Computer animated wild animals in films. Why not? They can be even more scary than the live ones. There are 5 films on in the summer cinema. If you enjoy watching animal characters in action, come and have fun. The shows are free for people under 26. Others pay £5 for 2 films. I czytamy. Nie, przetłumaczymy sobie, tak? Computer animated, czyli animowane komputerowo dzikie zwierzęta w filmach. Dlaczego nie? Why not? They can be even mogą być nawet bardziej przerażające niż te żywe. Jest 5 filmów w letnim kinie. Czyli kino, coś... filmy, tak? If you enjoy watching animals characters in action, jeśli lubisz oglądać bohaterów zwierzęcych, tak? Czyli zwierzęta jako bohaterów w akcji, przyjdź i baw się dobrze. The shows are free, czyli pokazy są za darmo for people under 26, dla ludzi poniżej 26 roku życia. A teenager jest poniżej 26 roku życia. Other pay £5 for 2 films. Inni płacą 5 funtów za 2 filmy. W takim razie, tak jak już sobie podkreśliliśmy, free for people under 26, czyli tutaj nastolatek, który nie chce wydać żadnych pieniędzy, może skorzystać z atrakcji C. Ostatnia strona naszego tekstu. Mamy ostatnie 2 zadania. Zadanie 10 i 11. Spójrzmy. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki. Od 10.1 do 10.3. Mamy tylko 3 luki w tekście. Wpisz odpowiednią literę od A do F, ale za to mamy aż 6 słówek do wyboru obok numeru każdej luki. Uwaga, 3 wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. Czytamy. Viking children, czyli dzieci wikingów. What was the life of Viking children like? Jakie było życie dzieci wikingów? Very different from our life today. Bardzo inne, różne, odmienne od naszego życia dzisiejszego. Viking boys and girls didn't go to school. Chłopcy wikingowie oraz dziewczynki nie chodzili do szkoły. But they, coś tam, many practical things. Oni coś robili, many practical things, czyli dużo praktycznych rzeczy. To pewnie się uczyli, prawda? Drive, nie... learned, uczyć się w czasie przeszłym. Stories, write, taught, questions. Taught jest drugą formą od teach, ale to jest uczyć kogoś. A oni się uczyli. Learned. Learn, uczyć się. Learned, uczyli się. Czyli wstawiamy tutaj learned. Many practical things. For example, how to row a boat, jak wiosłować, na przykład, jak wiosłować łodzią, or coś tam, a horse. Learned użyte, co można robić z koniem. Drive, nie, drive a car. Stories, nie, ride, ride a horse, ride a bike, to jest stała kolokacja, czyli uczyli się, jak jeździć konno. Użyte. They didn't have books, but traveling poets told them coś tam about gods and heroes. Oni nie mieli książek, ale podróżujący poeci opowiadali im, co mogli opowiadać. Drive to jest czasownik, stories. Opowiadali im historię o różnych bogach i bohaterach.
Było to bardzo łatwe zadanie według mnie, aczkolwiek aż 3 słówka zostały. Dlatego trzeba znać na pewno znaczenie tych słówek, żeby poprawnie wybrać, tak? Przechodzimy. Aha, tu jest jeszcze informacja, przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czyli po każdym ćwiczeniu, które zrobisz, na końcu testu będziesz miał kartę odpowiedzi i tam będziesz zaznaczał A, B czy C, tak? Zadanie 11. Przeczytaj tekst, wybierz poprawne uzupełnienie luk od 11.1 do 11.3. Zakreśl literę A, B lub C. No to robimy. Message, wiadomość from Mary Crane. Tu Kasia Kowalik. Subject, temat, new restaurant, nowa restauracja. Hi Kasia, I'm so happy you're coming soon. Tak się cieszę, że wkrótce przyjeżdżasz. I hope you like in here in Canterbury. Mam nadzieję, że spodoba ci się tutaj w Canterbury. I'll show you all the attractions. Pokażę ci wszystkie atrakcje. The most important news is that my parents, coś tam, a new restaurant a few weeks ago. I co mogli zrobić rodzice z tą nową restauracją? Have opened czy open? Musieli to zrobić w przeszłości, więc to odpada, bo to jest teraźniejszość. To jest czas present perfect, którego jeszcze nie omawialiśmy, ale tak pokrótce ci powiem, że używamy go, kiedy nie wiemy konkretnie, kiedy coś się stało, a tutaj mamy podane few weeks ago, czyli wiemy kiedy. Kilka tygodni temu. Dlatego musi być opened. No, tutaj nie trzeba wpisywać tylko tą wiadomość, tylko tą odpowiedź wybieram. It is an English restaurant, but there are also coś tam, specialities from other European countries on the menu. To jest angielska restauracja, ale są również jakieś tam specjalności z innych krajów Europy w menu. Much. Much jest do rzeczowników niepoliczalnych. How much flour do we need? Ile mąki potrzebujemy? A tutaj mamy specialities. Jest w liczbie mnogiej. Nie. Lots. Lots łączy się z of. Albo a lots. Zwrot. Ten zwrot i ten mają to samo znaczenie. A lots of. Jeszcze tu musi. A lots of coś tam. Albo lots of. Później mamy some. I tylko to pasuje. Some specialities. There are also some specialities from other. Jest również trochę innych specjalności. I'm sure you like fish and chips, but if you prefer Italian food, you can also have coś tam spaghetti you have ever had. See you soon, best wishes. Jestem pewna, że polubisz naszą rybę z frytkami. To jest typowe danie angielskie, ale jeżeli wolisz, preferujesz włoskie jedzenie, możesz również zjeść spaghetti, jakiekolwiek jadłaś. Czyli delicious to jest pyszne, more delicious, pyszniejsze, the most delicious, najpyszniejsze. A tutaj nam potrzeba właśnie the most delicious. Możesz zjeść najpyszniejsze spaghetti, jakiekolwiek jadłaś. You have ever had, jakiekolwiek jadłaś. See you soon, do zobaczenia wkrótce. Best wishes, pozdrowienia. Dobrze, skończyliśmy cały test. Jestem ciekawa, jak ci poszło. Mam nadzieję, że dobrze. Będziemy jeszcze rozwiązywali takie testy w przyszłości, po to, żebyś nauczył się jak najwięcej. To wszystko na dzisiaj.